O! Co to się stało? Pamiętałem. Tak wam powiem. O! Co to się stało? Ups. Aha, czekaj, to mam biegi na sam dół. Co to się odpierdziło? Zobaczymy, jak pali teraz przy okazji. Uwaga. Powinien ładnie zapalać. O! Za lekko trochę kopło. Zobaczymy pierw na tamę bobrów. Zalepiły dziurę. O, widzę za skrońca. Za skroniec sobie pływa. A, przydławiło na trójce. Kurde. Czka, kurde. Jak słyszycie, zdycha trochę. Potrafi ćknąć. Będę musiał kabel od świecy wymienić. Rękawiczki lepią, bo są stare. Lewarek. No cóż, no dla rozgrzewki podjedziemy sobie. Podjedziemy sobie chyba tutaj, nie? Jak się ma coś zepsuć, to się zepsuje niedaleko od domu. Dobra, dwójeczka i lecimy pod podjazd. Chociaż dawno nie jeździłem, no to może się nie udać. Jedynkę, dwójka. Dobra, lecimy podjazd. Bez żadnego ale. Tylko jeszcze muszę popracować nad sprzęgłem. Ups. No i co, no i wyjechane, na dwa razy sprzęgło, nie? I wyjechane. Takie mniejsze podjazdy, choćby nawet były piony, no to pitbike nie ma problemu. Pitbike nie ma problemu.
przy większych podjazdach problemy są tylko i wyłącznie dlatego, że pit jest krótki. Jakby był troszeczkę dłuższy, albo tylny wahacz był troszeczkę dłuższy, to wtedy większe podjazdy można robić. Tak to wynosi... O! Tak to wynosi ten... Widzicie, no kopek mi odbija. Kopek mi odbija właśnie dlatego, że coś jest... Słaba iskra jest na świecy. Muszę mocniej kopnąć i wtedy nie odbije. Szkoda zębatki. Jak ja tak mam odpalać? Ostatnio palił normalnie. Najbardziej w 170 męczące jest odpalanie, tak wam powiem. Nawet słychać, o, słychać takie, że ma problemy, kurde, troszeczkę. Dobra, zjedziemy sobie na równiejsze. O, elegancko zjechał. Ma troszeczkę problemu, ale ja to zrobię na dniach. Szkoda, szkoda zębatki. O, widzicie? Prawie w ogóle nie reaguje na podkręcanie obrotu. Zły znak. Dobra, jedziemy drugi podjazd, taki mocniejszy, większy. To gdzie tam się to jechało? Pasuje coś, by podjeżdżać, nie? Oponka się bardzo dobrze trzyma. Hamulec z tyłu żyleta. Dwutłoczkowy zacisk jest naprawdę fajna sprawa. Dobra, zobaczymy oponkę. Jedyneczka. C21 z przodu. Naprawdę fajnie czuć większą kontrolę, nie? Ogólnie na pitbajku jest ciężko wszystko ustawić, tak? Ciężko jest poustawiać te hamulce i to wszystko. Podjeżdżali. Obniżyłbym te obroty, ale
ale będzie mi wtedy zdychał przy odpuszczeniu gazu. Coś jest, słaba jest iskra. Widzę, że sobie porobili nowe podjazdy. A z górki jeszcze zdycha. No popatrzcie no. No ale patrzcie no. Oponki się dobrze gryzą. Prawie jestem ostro z góreczki. I oponka trzyma bardzo ładnie. Przednia i tylna. Ładnie się gryzie. Tak, taka jazda, jak będzie mi to zdychać ten motorek, no to... To będzie taka troszeczkę kiepska ta jazda. Wtedy nie ma co się pchać enduro takie większe. Ale trudno się mówi. No. Spróbuję tu jakiś podjazd zrobić. Ale nie będzie, bo czuję, że iskra się gubi. Ćkaw gaźnik. Dobra, zgasimy, żeby się pić nie da. Ja się będę z wami żegnał, bo to troszeczkę nie, taka jazda nie ma sensu. Ponieważ no ciężko odpala, nie? I łatwo zdycha pit. Więc no szkoda mojego męczenia się i jakbym gdzieś go zalał albo coś w tym stylu, no to potem jest naprawdę ciężko. Więc no cóż, no. Jak mówiłem, zrobię. Teraz widziałem, że mi kopek odbijał. Dla pewności jeszcze ściągnę dekiel boczny i zobaczę tą zębatkę od Daytony. Znaczy zębatkę ogólnie od kopka, żeby się nie okazało, że coś się uszkodziło, jakieś opiłki poszły potem. Dobra, to ja się z wami żegnam, palę pita, jadę do domu, więc na razie, do następnego. Trzymajcie się, hej. Oczywiście nie jestem zadowolony z tego powodu, no ale no cóż poradzicie, nie? Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Szkoda, żeby mi kopek odbijał, bo tak to naprawdę fajnie się kopie. Jak jest wszystko ok, to wtedy tylko po prostu nawet nie muszę dużo siły przykładać, żeby odpalił pit, nie? A tak to muszę. Muszę mocno kopnąć. Dobra, na razie.